Siemko, witajcie z tej strony ponownie Galajus, a tutaj jak pewnie już zobaczyliście w tytule, pierwszy odcinek z naszej epickiej serii po prostu gry z widzami. No, bardzo prosiliście, żebym w końcu taką ruszył. Z tego co zauważyłem, Twitche, czyli streamy wam nie wystarczyły, więc ruszyliśmy z taką imprezą. W tym pierwszym etapie, czy jakby to tam nazwać, wybrałem 4 osoby, które miały ze mną iść, ale w połowie drogi, znaczy w połowie po V1, jeden z shieldów sobie zdezerterował i dobrałem dodatkową osobę. Tutaj zaczęliśmy bić pierwszego konstrukta. Coś tam była mowa o tym, żeby nikt nie padał, życzyłem dropa i skończyło się tak, że ta osóbka sobie padła. Ale może zacznijmy po kolei. Kto w ogóle ze mną dzisiaj się wybrał? A są to osoby takie jak Skyfall, Skyred, Shilov, Vasyl czy Zelmik Pro, którego zobaczycie dopiero pod sam koniec. Więc co by tu dużo mówić? Może ja zacznę od tego, jak to ma polegać. Mam nadzieję, że wszyscy dotrą przynajmniej do tego etapu i będą wiedzieć, co robić dalej, żeby uczestniczyć później. Więc po kolei. Pierwszy warunek, pierwsza zasada. Ta seria będzie ciągnięta dzień w dzień, aż do momentu, kiedy wam się to znudzi, albo mi się znudzi tak, że będę tym żygał, więc... Każdego dnia o 18:00 będę czekał pod kowalem w Trentis. I na jakiej zasadzie będą wybierane osoby, które... będą brały udział? A to taki prosty sposób, jest taki fajny programik w internecie, który... pozwala nam wybrać, znaczy mi wylosować osobę, która wygrywa jakby tam nagrodę, by to powiedzieć. Ja zrobię takie losowanie na 4, czyli 4 osóbki. A jak to losuję? Wystarczy, że... Znaczy losuję ten program, komentarze i randomowy sobie wybiera. Więc zasadą, żeby uczestniczyć w konkursie jest to, żeby sobie wysłać w komentarzu swój nick. I tyle. Więc ja mam nadzieję, że to jest proste i każdy to ogarnie. Niemniej lecimy dalej. Jak wiecie, troszkę te losowania są dziwne z tego powodu, że niekoniecznie je widać, ale mam nadzieję, że nikt się nie będzie o to stękał. Tak jak to było już dzisiaj. Dlaczego dzisiaj był problem? Bo jedna osóbka się spóźniła tam 15 minutek. Ale mam nadzieję, że znajdziesz się później. Więc kolejna sprawa. Jeżeli chcecie jeśli uczestniczyliście już w tym w tej imprezie, nie możecie wziąć w niej udziału przez kolejne odcinki, więc ja sobie robię listę osób, które już uczestniczyły, więc proszę się przypadkiem nie czepiać o to, że coś tam innego nie działa. Chociaż znając życie, pewnie pod koniec będę sam pytał, czy jeszcze jakaś osoba się nie znalazła, która jeszcze nie była, a chciałaby pójść na taką imprezę. Tutaj jak widzicie, powoli dobijamy tego konstruktora, szło na to mozolnie i tak jeszcze w prawo i w lewo. Ale w końcu go zabiliśmy, znaczy za chwilę go zabijemy. W ogóle po drodze mi jakiś Shidex, czy Shidek pisał... jakieś dziwne rzeczy na kopertę zamiast na privie, ale mniejsza o to. W ogóle zapomniałem, że mam pokazane czaty po lewej i po prawej. Po prawej widzicie właśnie rozmowę moją z Leonidasem, który jest piątą osobą, znaczy piątą, czwartą osobą, która tak naprawdę wylosowałem z głos, znaczy ze zgłoszeń na Facebooku. I nie... dogadaliśmy się tak, że będzie mógł iść innym dniu, tak jak już pisałem na Facebooku i przed chwilą też mówiłem, będzie to codziennie, więc każda osoba, naprawdę każda osoba będzie mogła się złapać prędzej czy później. Tak, tak. Tutaj w ogóle jest... napisałem mu nick osoby, która weszła za niego, bo to też pisałem na Facebooku. Jeśli będzie wolny slot z osób, które nie przyszły, to będę brał randomy i on sobie stwierdził, że będzie orać osoby na piątym slocie. Dobra, ja nie wnikam w ten temat. Niemniej konstrukta prawie zabiliśmy. W końcu zaczęło mi wchodzić jakaś dotka czy coś i pykło.
Ogólnie powiem wam, że ta seria nadal mnie nie przekonuje, jakoś tak mnie nie ciągnie, żeby nagrywać te dziwne rzeczy, no, no ale tak jak mówiłem, będę to ciągnął, dopóki wam się to będzie podobać, dopóki będzie w ogóle jakiekolwiek oglądanie powyżej 300 wyświetleń na tydzień, nie no, 500 na tydzień i mi to będzie pasować, więc mam nadzieję, że to jakoś styknie i nie będzie jakiejś rzezi niewiniątek, że prawie nic tutaj ciekawego się u mnie nie dzieje. Ja naprawdę mam kilka jeszcze pomysłów, żeby coś tam dorzucać, więc będziemy się bawić, będziemy się bardzo fajnie bawić. Niemniej teraz zaczynamy sobie marionetkę. Poszło nam ona bardzo szybko, dwa mosie w składzie robią naprawdę dobrą robotę, więc zaczynamy ją bić. Padła ta marionetka w dwie rundy, więc szału nie ma, dupy nie urywa. Niemniej może by był drop. Właśnie, zapomniałem wspomnieć. Marionetkę zrobiliśmy w 3 osoby, z tego względu, że nie byłem w stanie nikogo tam innego złapać w tempie, które narzuciłem, tak jakby to powiedzieć. Więc Twig zajął sobie 4 slot, bo też chciał wystąpić, dawno go nie było na YouTubach i pozwoliłem mu tam, żeby sobie skrzydełkami pomachał. No co, pozwólmy to, pozwólmy, elo. Niemniej no, deszczyki poleciały i po prostu wszystkie stworki się poskładały tak, jakbyśmy chcieli. No ale niestety dropa nie było, no już mogę wam powiedzieć. No i powoli docieramy do trzeciego stworka, którym jest Geo i powiedzmy, że na ten skład to i tak było dobrze. Znaczy i tak było dobrze. Mogło być lepiej, ale no rozmach levelowy na początku nie pozwalał nam na jakieś lepsze wyprawy, więc teoria jest też taka, żeby na każdy odcinek z serii z widzami był wymagany jakiś tam konkretny poziom. Więc tutaj odnoszę się też do waszej gestii. Musicie napisać w komentarzach, czy chcecie, żeby na początku kolejnej, znaczy na początku każdego filmu określał, jaki minimalny poziom musi być w następnym odcinku, żeby móc w nim uczestniczyć. Mam nadzieję, że zrozumieliście tak moją kręconą mowę. I to by tak wyglądało. Więc tutaj naprawdę piszcie w komentarzach. No tu w ogóle kolega napisał: Wasyl, nie pokazuj nazwy psa. A ja do niego, no już za późno, bo cały czas miałem go klikniętego, więc prędzej, znaczy przypadkiem się nagrał. Tutaj w ogóle był mały przypał, bo wywaliło mnie, gdy wchodziłem w grupkę i, znaczy w grupkę, w geo, w bossa. I lipa, w ciul, w ogóle chcieli, znaczy chcieli. Ktoś tam pisał, żeby zablokować drużynę, żebym sobie nie pił. No dobra, dzięki, spoko. Ciekawe, kto wam nagra tego geomorfa. Jasna cholera. Dobra, no nie wam będzie. Na szczęście mnie wpuścili i jakoś to ugrali. No ale jak już wpadłem, no to poszło bardzo szybko, bardzo sprawnie i w zasadzie od razu geo sobie padło w rundę z małym hakiem, bo jeszcze tutaj sobie w następnej trzeba było dobić, znaczy trzeba było sobie dobić. Krzaki oski zrobiły resztę i tyle. Więc tutaj na samuśki koniec jeszcze był mały przypał, bo mi się nubki zaczęły orać. No ja tak patrzę, stoję sobie, patrzę co się dzieje. A oni się leją. O, tu jeszcze macie SS. Więc ja tutaj na podglądzie sobie nie widzę, ale dokładnie, ale bardzo dobrze to zobaczyć, co oni tam pisali. No i tutaj sobie patrzcie. No jeszcze Wasyl pyta, czy jeszcze coś. No oni sobie tu stoją i nagle Skyred zaatakował Wasyla. No i skończyło się to tak, że Wasylowi wyskoczył punkt, bo lali się 3 na 1 i tyle. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam do udziału i pisania w komentarzach zgłaszania w komentarzach swojego uczestnictwa. Trzymajcie się, elo!